Witajcie moi drodzy. Specjalnie dla biblioteki w Łomży pozycja Janiny Bąk, statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Tak wygląda ta książka, a tu jest pani Janina Bąk. Teraz czas na najtrudniejszą część każdego badania. Wyciągnięcie wniosków. Najtrudniejszą, bo tutaj największą rolę odgrywają ludzie i ich umiejętności poznawcze. A my, co prawda, mamy wiele wspaniałych umiejętności. Taniec, śpiew, umiejętność grabienia liści. Niemniej nie jesteśmy też pozbawieni wad, które w kontekście badań naukowych najczęściej przypominają formę błędów poznawczych, o czym opowie nam Franz Messali, człowiek rozmiłowany w czekoladzie, to możemy zrozumieć, i w nagrodach Nobla, to możemy zrozumieć nawet bardziej, bo za Nobla można kupić dużo czekolady. Franz Messali był lekarzem, a przy tym lubił węglowodany. Postanowił więc swego czasu obmyślić plan finansowania tej miłości do produktów o wysokiej zawartości cukru. Wymyślił to tak. Może kiedy człowiek je czekoladę, to ma to pozytywny wpływ na wszelkie procesy kognitywny. A jeśli się takiemu człowiekowi szybciej i lepiej myśli, to tym samym ma większe szanse na otrzymanie Nagrody Nobla. Plan, który miał udowodnić, że istnieje związek między spożyciem czekolady a wysoką nagrodą pieniężną, właściwie nie miał wad. No dajcie spokój. Wszyscy kiedyś mieliśmy głupie pomysły po pijaku. Z tym, że nie wszyscy publikowaliśmy je potem w międzynarodowych czasopismach. A Messali tak. Chocolate Consumption Cognitive Foundation and Nobel Laureates. Tak, właściwie to klub miłośników węglowodanów zdeterminowanych, by znaleźć naukowe dowody na konieczność jedzenia miłych rzeczy, jeśli całkiem spore. Na przykład Echa Nurk, 2009 rok, wraz z grupą norweskich badaczy mierzyła za pomocą różnych tekstów funkcje poznawcze i sprawność intelektualną swoich badanych, a następnie pytała ich, czy często umilają sobie życie takimi radościami jak czekolada, wino i herbata. Tak wiem, że też nie rozumiem, co tam robiła herbata. Wyniki okazały się rozkoszne. Ludzie, którzy deklarowali spożywać choć jednego z tych produktów, osiągali lepsze wyniki na testach niż ci, którzy przez życie pozbawione było przyjemności. A w ogóle najwyższe wyniki uzyskali ci, którzy otulali się czule pluszem czekolady, zapijając winem i jeszcze czasem herbatą. Ohoho, ale radość! I to by było na tyle. Taki króciutki fragment książki Janiny Bąk, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Zachęcam Was do całej lektury. Trzymajcie się. Cześć!